Cześć, witajcie. Jako że dzisiaj sobota, to czas na kolejną gierkę z Game Passa. I to już się chyba stało z tradycją, ale gierka, której na pewno bym nie pobrał, na pewno bym nie kupił, nie odpalił, gdyby nie właśnie ta seria. I powiem wam, że bardzo dużo bym stracił. Dzisiaj na tapecie mamy The Darkest Dungeon. Gierka naprawdę zajebista i myślę, że warta polecenia. Tak nie wiem, czy mogę mówić, bo tutaj jest w miarę interesujące demko, ale myślę, że spokojnie możemy sobie troszeczkę pomarudzić. Czym jest w ogóle Darkest Dungeon? Jeżeli ktoś nie słyszał o tym, to wątpię, bo gierka jest dosyć stara. Gierka jest z 2016 roku, jeżeli się nie mylę. Jest to growe RPG, tak najprościej mówiąc, ale też trochę ma zroach-like'a. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. I powiem wam, nie jest to typowy Dungeon Crawler. Pomimo, że mamy z drużyny stworzoną z czterech śmiałków, pomimo, że przemierzamy te lochy, to przemierzamy je dość dziwnie, ponieważ na rzucie z boku widzimy naszych bohaterów z boku. Grafika jest dwuwymiarowa. I nie ukrywam, że dość mocno mnie to odpychało przez dłuższy czas od tej gry. Ale jedna, druga, trzecia osoba ją zachwalała, no coś musiało być na rzeczy. Więc postanowiłem spróbować i ja. Także przejdźmy do najmroczniejszego lochu. W Darkest Dungeon chodzi o to, aby osiągnąć jak najwięcej z jak najgorszej sytuacji. Questy będą się nie udawać lub będziecie musieli je porzucać. Bohaterowie będą umierać, a kiedy umrą, pozostaną martwi. Jest tutaj też funkcja autosave'a, która save'uje na tyle szybko, że nie uratuje was nawet Alt F4. Zaczynamy od swoistego wprowadzenia, które jest równocześnie samouczkiem, które troszeczkę uczy nas poruszać się po świecie Darkness Dungeon, który nam mówi, co możemy i jak możemy to zrobić. Tylko uważajcie, ponieważ nie jest to typowy samouczek, gdzie jesteśmy nieśmiertelni, tak jak w większości gier. Tutaj możemy nawet nie przejść samouczka. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell. Zapamiętajcie to zdanie. Nie może być odwagi bez szaleństwa. Szaleństwo jest bardzo ważną mechaniką w tej grze. Na równi z waszym zdrowiem tak naprawdę. No i teraz przechodzimy do faktycznego samouczka. Mamy tutaj dwójkę bohaterów, która podróżowała do naszej opuszczonej, no nie do końca opuszczonej, ale prawie opuszczonej posiadłości. Jak widzieliście w intrze, zdarzył się wypadek, także muszą dotrzeć do zamczyska z buta. I jeśli chodzi o samą grafikę, wspomniałem na początku, że bardzo długo mnie ona odpychała. Ale kiedy odpaliłem tą gierkę, powiem wam, że kurczę, urzekła mnie, nie? Nie wiem, czy gra jakoś inspirowała się Lovecraftem, czy lżej, czy bardziej. Wydaje mi się, że bardziej. Ale już pierwsze jej rysunki, jej szkice mi naprawdę
naprowadził mnie na Zew Cthulhu na przykład. Druga sprawa, lektor, którego tu wybrali, no chłop jest tak idealnie dobrany do tej gry, tak idealnie dobrany do tego klimatu, że to się w pale nie mieści. I co? Właśnie, przejdźmy może do samej walki. Jak widzicie, no na tą chwilę posiadam dwie postaci. Maksymalnie możemy mieć ich czterech w drużynie. W drużynie, którą wysyłamy, ponieważ samych bohaterów możemy mieć znacznie więcej. Każdy z bohaterów posiada specjalne ataki, buffy, debuffy. Posiadają też uzbrojenie, które im daje, podnosi lub też obniża statystyki. Często jest tak, że jeżeli coś jest dość dobre, jeżeli coś całkiem fajnie nam podnosi te statystyki, ma też jakiś efekt negatywny. I faktycznie tutaj musimy dość mocno się nagłowić, czy opłaca się to wziąć, czy naprawdę będziemy mieli z tego więcej korzyści, czy może będziemy mieli przez to przerąbane. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Wspomniałem tutaj o szaleństwie. O szaleństwie, że jest ono równie ważne jak życie. I faktycznie uwierzcie mi, że tak jest. Szaleństwo rośnie przez odniesione rany, przez brak światła, przez długość przebywania w podziemiach, przez długość walki. Naprawdę bardzo, bardzo dużo czynników je reguluje. Postać, która nie wytrzyma psychicznie, wykonuje rzut na obronę. Jeżeli ten rzut będzie udany, może zyskać dodatkową cechę, a przy okazji zmotywować też swoich towarzyszy niedoli. Jeżeli ten rzut będzie nieudany, efekty mogą być naprawdę opłakane. Może popaść w obłęd, możecie stracić nad nią kontrolę, zacznie walczyć sama. Może nawet was zaatakować. Także dbajcie o to, żeby nie grać zbytnimi czubkami. Jest to naprawdę istotne tutaj. Po każdym levelu wasze postacie, wasi bohaterowie dostają cechy. Zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jak widzicie tutaj, jeden z nich całkiem pozytywnie, ponieważ nie było negatywu. Masło maślane wyszło, nie? No ale whatever. W każdym bądź razie nie jest tak, że będziecie wychodzić tylko na plus. Wraz z pozytywnymi traitami będą się też pojawiać negatywne, które mogą doprowadzić do porażki w lochach. Na przykład miałem tutaj jedną zakonnicę, chyba zakonnicę, siostrę, nie wiem jak tutaj ją nazwać, która bała się ciemności. I nie wiem, czy zauważyliście, jak szliśmy tam w samouczku, u góry była pochodnia. Jeżeli spadła poniżej 27 punktów, bardzo szybko rosło jej szaleństwo, co doprowadziło w końcu do swoistego buntu z jej strony. Wyskoczyła przed szereg, a że nie była klasą male, dostała dość mocno po łbie, nie dała sobą sterować i powiem wam, że było całkiem zabawnie. No ale dobrze, może przejdźmy do momentu, w którym jesteśmy w grze tutaj, nie wybiegajmy do przodu. Jak widzicie, po przejściu samouczku docieramy do naszej rezydencji, dość mocno zrujnowanej, jakby nie patrzeć, naszego przodka bardziej. In time, you will know the tragic extent of my failings.
Mamy tutaj kilka budynków, które możemy rozbudowywać, które będziemy odblokowywać w trakcie progresowania. Mamy miejsce, gdzie możemy rekrutować naszych najemników. Mamy cmentarz, gdzie będą spoczywać ich ciała. Mamy posąg, w którym poznamy przeszłość naszych przodków. Mamy też bar, w którym będziemy mogli leczyć naszych ludzi z szaleństwa, czy też szpital. Chyba szpital byłoby właściwym określeniem. Także kaplice, gdzie mogą się modlić, żeby uspokoić swoje skołatane nerwy. Mamy kowala, którego jeszcze nie odblokowałem. Mamy cygankę, u której możemy kupować. Właśnie, można mówić cyganka, czy to też już jest zakazane? No, nieważne. U której możemy kupować różne przedmioty zwiększające nasze szanse na powodzenie misji. Także jest tutaj co robić. Mamy też same lochy, do których może po prostu przejdźmy teraz. Przed każdym rozpoczęciem eksploracji lochów mamy swoisty sklepik. Sklepik, w którym musimy zaopatrzyć się w takie rzeczy jak mikstury leczące, jak pochodnie. Nie możemy też zapominać o jedzeniu. Te wszystkie rzeczy będą nam potrzebne w trakcie naszej wędrówki. Te wszystkie rzeczy kosztują całkiem sporo, jednak mimo wszystko warto wydać pieniądze na nie, ponieważ dzięki temu będziemy w stanie w ogóle ukończyć poleconą nam misję. Miałem sytuację, że hopy były tak spanikowane, przepraszam, moja drużyna, ponieważ mam jedną kobietę, że po prostu zajadali stres i automatycznie zjedli mi 5 racji żywnościowych. Co troszeczkę mnie zaskoczyło. Dodatkowo nasi bohaterowie potrafią też zrobić coś takiego, że po prostu stwierdzą, że sobie przejmą skarby na własność i nie oddadzą nam ich, tylko je zajumają. Teoretycznie można to leczyć. Wyczytałem gdzieś, że można to leczyć, ale czy faktycznie się da? Jak widzicie, samo zwiedzanie lochów odbywa się w czasie rzeczywistym. Sama ich eksploracja, zdobywanie skarbów, przeszukiwanie pomieszczeń, czy też napotkanych itemków, tak jak tutaj, czy pochodni, odróżniają się one dość mocno od tła, więc łatwo to zauważyć. To wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, nie ma tutaj tur. Dopiero w momencie, kiedy rozpocznie się walka, gra przełącza się na tury i możemy rozplanować nasze akcje. Dość ważną rzeczą jest tutaj ustawienie postaci. Nie każda postać powinna stać z przodu. Nie każda postać może stać z tyłu. Ponieważ, przypuśćmy, jeżeli byśmy dali rycerza na tyły, miały problem z atakowaniem. Dodatkowo tutaj, jak widzicie, na samej górze znajduje się właśnie licznik pochodni, jakby ten czerwony, czerwono-pomarańczowy zmniejszający się pasek. Kiedy jesteśmy w trakcie walki, kiedy są tury, no oczywiście nie mamy na niego wpływu. Problem zaczyna się w momencie, kiedy poruszamy się w czasie rzeczywistym. Jeżeli zbyt długo łazimy, jeżeli, nie wiem, zostawimy nasze postacie w lochu i pójdziemy sobie zrobić kawę, ten czas się nie zatrzyma. Jest tutaj dość ciekawa mechanika, muszę przyznać, ponieważ im loch jest mroczniejszy, im jest słabsze oświetlenie, im mamy słabsze oświetlenie, tym mamy szansę na lepsze i większe skarby. Ale też trudniejszych przeciwników. Także musimy pamiętać o tym, czy
chcemy ryzykować i się nachapać bardziej, czy jednak wolimy zagrać w miarę bezpiecznie i zyskać ciut mniej. Dodatkowo w lewym górnym rogu, jak możecie zobaczyć, główna misja jest to zbadaj 90% pokoi. Nie ma tu obowiązku przejścia całego lochu. Tak naprawdę możemy się nawet wycofać w trakcie, no, przegrywając misję. Na szczęście jeszcze tego nie musiałem robić. Ale jest taka możliwość. Kiedy ukończymy cel główny misji, czyli tak jak w tym wypadku zbadamy te 90% pomieszczeń, możemy wrócić do domu. Albo możemy też kontynuować naszą podróż i zbadać całe lochy. Być może zyskując coś cennego, być może tracąc życie. Jak widzicie, na dole jest mapka pomieszczeń, które mamy do zbadania. Pochodnia pokazuje miejsce, w którym my jesteśmy. Są większe pomieszczenia, w których są przeciwnicy, jak i właśnie korytarze, przez które możemy przejść. Pochodnia dość mocno przygasła, ponieważ no, przekopanie się przez gruzy zajęło całkiem sporo czasu. Automatycznie bardzo mocno im skoczył poziom szaleństwa, o którym tutaj mówiłem. Każda jakaś nasza akcja wywołuje reakcję. Powiem wam naprawdę, ta gra stoi mechanikami. Są one na tyle złożone, że musimy się sporo nagłowić, podjąć sporo trudnych decyzji, co nam się bardziej opłaca, a co nie. Czy może lepiej kogoś poświęcić, ale pójść dalej? Czy wycofać się całą drużyną i dać im przeżyć kolejny dzień? Czy zjeść teraz? Czy teraz rozpalić kolejną pochodnię? Który atak będzie właściwszy? No, jest tego naprawdę ogrom. I no, ja po kilku godzinach gry, które spędziłem w niej, no jeszcze wszystkiego nie ogarniam i myślę, że jeszcze bardzo długo się będę ich uczył. Ale przez to też ta gra tak dużo zyskuje. Jesteśmy tutaj już w momencie, kiedy nasza zakonnica została nieopętana. Oszalała, chyba najlepiej powiedziane, ale nie o niej teraz chciałem. Nasz doktor Plagi odniósł śmiertelne obrażenia i sama mechanika śmierci jest tutaj też dość ciekawa, ponieważ jeżeli spadną hit pointy danej postaci do zera, nie umiera ona od razu, tylko jest jakby u bram śmierci. I każde kolejne obrażenie, które zostanie jej zadane, może być jej ostatnim, może ją zabić, ale nie musi, więc jeszcze mamy szansę. Jak widzicie, zakonnica tutaj zaszalała, wybiła się na sam przodek, na pierwsze miejsce. I no, nie za bardzo miałem jak ją cofnąć, ani jak inaczej zareagować. Przez co też dostaję ładne baty. Był tu ewidentnie mój błąd, ponieważ nie zadbałem o światło, umknęło mi to gdzieś, nie zwróciłem uwagi i on dość mocno to się odbiło na ich psychice. No i teraz tak, no, co sądzę o Darkest Dungeon? Powiem wam tak, na razie w tej serii pojawiły się 3 gry. Każda z tych gier naprawdę mi przypasowała. Nie wiem, jak to się stało, że przez tyle czasu je omijałem. No mówię, oceniłem po wyglądzie, co okazuje się karygodnym błędem, ponieważ każda z tych gier mnie wciągnęła. Jeżeli macie tylko możliwość, jeżeli posiadacie Game Passa, polecam ją ściągnąć i wypróbować, ponieważ naprawdę warto. Jeżeli
byście chcieli ją kupić na Steamie, też jest taka możliwość. No niestety tutaj będziecie już musieli wydać 114 zł na nią. Co nie wydaje mi się dużą kwotą, jak na taką gierkę. No ale zdaję sobie też sprawę, że no stówka tu, stówka tam i w końcu portfel pusty. W każdym razie, no jest to seria gier z Game Passa. Jeżeli posiadacie tego Game Passa, jeżeli macie możliwość zagrać, szczerze polecam, wypróbujcie. Myślę, że jeżeli lubicie te klimaty, to się z całą pewnością nie zawiedziecie. Także ja wracam do najmroczniejszego lochu. Wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się. Do zobaczenia, na razie.